Robienie zdjęć w trybie manualnym przez wielu początkujących fotografów jest często mylnie uznawane za taki wyznacznik profesjonalizmu. Opowiem Wam kiedy ten tryb faktycznie sprawdza się w praktyce, w jakich sytuacjach lepiej po niego nie sięgać, a także... Powiem wam kilka sposobów jak poprawnie poradzić sobie z ustawianiem parametrów w tym trybie. Cześć, witajcie serdecznie. Miło was wszystkich znowu widzieć. Na tym kanale dzielę się z wami moim doświadczeniem w fotografowaniu natury i krajobrazu, żebyście mogli robić lepsze zdjęcia każdym aparatem bez bezsensownego wydawania pieniędzy. Zapraszam do subskrypcji, jeśli interesują was takie tematy. Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez Luminar Neo. Świetną alternatywę dla Lightrooma bez subskrypcji, także opowiem o niej później. Jaka jest pierwsza sytuacja, która przychodzi mi do głowy, gdy mam opowiedzieć, kiedy korzystam z trybu manualnego? Jest to dość specyficzny scenariusz, gdy korzystam właśnie z teleobiektywu 1500. Razem z telekonwerterem. Bez, bez niego zazwyczaj używam trybu preselekcji czasu, ponieważ przy fotografii ptaków w locie potrzebuję bardzo krótkich czasów naświetlania i to jest zazwyczaj 1-2000. A przy takich czasach zazwyczaj obiektyw pracuje z maksymalnie otwartą przysłoną, żeby wpuścić maksymalnie dużo światła. Ale gdy dołączam telekonwerter, to potrzebuję go nieco domknąć, potrzebuję domknąć przysłonę, żeby ten telekonwerter pracował z nieco większą ostrością głównego obiektywu. No bo chociaż 100-500 od Canona jest fenomenalna, to przy zastosowaniu telekonwertera chcemy maksymalnie wykorzystać rozdzielczość obiektywu. I jak każdy obiektyw, również ten sum zyskuje na ostrości. Kiedy go lekko domkniemy. I w takich warunkach tryb manualny działa bardzo prosto. Przysłona, domknięta o jedną działkę, a czas adekwatny do fotografowanej sceny. Pod kciukiem mam pierścień ISO i to ISO bardzo często w takiej sytuacji przełączam w tryb auto ISO, żeby mieć taką namiastkę automatyki. No bo taka podstawowa zasada przy pracy doświadczonego fotografa to jest wykorzystać automatykę gdzie tylko się da, żeby się skupić na kompozycji i szukaniu tematu zdjęcia, bo w wielu sytuacjach tryby półautomatyczne są dużo bardziej użyteczne, bo zależy nam zazwyczaj na jakimś jednym parametrze z tego trójkąta ekspozycji. I na przykład w krajobrazach czy portretach zazwyczaj zmieniamy przysłonę, bo jedyne na czym nam zależy to kontrola głębi ostrości. Przy fotografii akcji czy sportu chcemy kontrolować właśnie te czasy naświetlania, a jaka wtedy wypadnie przesłona nie jest już taka istotna właśnie, żeby zamrozić akcję. To kiedy właściwie warto używać tego trybu manualnego? Ja regularnie korzystam z niego tutaj, w studio. Wszystkie ustawienia do tego nagrania są w trybie manualnym. W sumie dochodzą do tego nawet parametry świateł, a nawet jasność ekranu, który tutaj stoi. Także mogę dzięki temu bardzo szybko zacząć nagrywać i zawsze mam dobrą ekspozycję. No i to jest również powód, dla którego okno tutaj jest zawsze zaciemnione, żeby warunki były stałe i pod pełną kontrolą. Nieważne co ubiorę lub co wam będę pokazywać, ekspozycja będzie stała. I tutaj tryb manualny świetnie się sprawdza. I to rozumowanie można przełożyć też na fotografię. Tam, gdzie mamy pełną kontrolę nad warunkami i oświetlenie jest stabilne. Tryb manualny umożliwia większą taką powtarzalność i odparnia nas na kaprysy automatyki. Innym przykładem, gdzie automatyka potrafi zawieść, może być fotografia panoramiczna, gdy chcemy zrobić kilka zdjęć, by je później połączyć ze sobą. Po prostu robimy jedno zdjęcie, kawałek przesuwamy, drugie, trzecie i tak dalej. Dzięki stałym parametrom ekspozycji zdjęcia będą wyglądały spójnie i łatwiej później będzie można połączyć. Automat z dużym prawdopodobieństwem będzie jednak gdzieś tam modyfikował trochę tą ekspozycję, no bo jeśli na przykład na jednej części panoramy będzie więcej jasnych elementów, a na drugiej części ciemnych, no to automatyka troszeczkę to inaczej ustawi. Warto też skorzystać z trybu manualnego w focus stackingu, czyli takiej sytuacji, gdy robimy kilka zdjęć tego samego kadru, ale w różnych miejscach ustawiamy ostrość, żeby później połączyć najostrzejsze fragmenty zdjęć w jedną super ostrą całość. Podnikuję Wam film, który zrobiłem właśnie na temat tej techniki, bo wydaje mi się, że to jest całkiem dobry też sposób, żeby mieć super ostre zdjęcia. Warto też sięgnąć po tryb manualny w takich przypadkach dłuższej ekspozycji, gdy na przykład zależy nam na rozmyciu chmur czy wody, ale nadal chcemy, żeby ta przysłona była domknięta z dużą głębią ostrości, a i co również chcemy zminimalizować, więc wtedy czy stawiamy na statywie, czy robimy te zdjęcia z ręki, jednak ta manualna kontrola upewnia nas, że będziemy mieli dobrze naświetlone zdjęcie zgodnie z naszym zamysłem. Inną sytuacją, gdy sięgnięcie po tryb manualny ma sens, to jest fotografowanie pod światło. Jeśli zobaczymy, że w takich warunkach Nasz automat sobie nie radzi. No i wtedy warto przejść po prostu na manualne wartości ekspozycji, żeby uzyskać dokładnie takie efekty, o które nam chodziło. Kiedy jeszcze warto? No, gdy uczymy się lub kogoś fotografii, dlatego że zrozumienie zasady działania aparatu znacząco ułatwi późniejsze właśnie korzystanie z tych trybów automatycznych. Jak zatem najlepiej wybrać parametry zdjęcia? Na początek opowiem Wam o takiej bardzo fajnej zasadzie słonecznej 16, ale zanim o nie opowiem, Zapoznajcie się proszę z Luminarem Nio, bardzo udaną alternatywą Lightrooma, można za jego pomocą uzyskać świetne efekty, a przesiadka jest dość prosta, bo wiele narzędzi działa praktycznie tak samo jak w produkcie Adobe. Wiele osób wybiera również dożywotnią licencję, żeby potem nie płacić tej miesięcznej subskrypcji, płacisz raz i korzystasz z programu do woli. Tutaj znajdziecie film z recenzją Luminara, na której opisuje i mocne, i słabsze strony tego programu. Także w opisie znajdziecie na dole kod na dodatkowe 10% zniżki i linki do wersji, którą możecie testować za darmo przez 30 dni. Także polecam serdecznie. Wracamy do słonecznej szesnastki. Na czym ta szesnastka polega? Polega ona na tym, że ustawiamy sobie czas naświetlania, który jest odwrotnością wartości ISO. Czyli jeżeli mamy ISO 100, to ustawiamy sobie jedną setną sekundy. I wtedy w słoneczny dzień, w południe. Możemy ustawić przysłonę F16, żeby prawidłowo naświetlić zdjęcie. Kiedy ten dzień jest lekko pochmurny, no to przestawiamy tą przesłonę na F11 o jedną działkę, a przy zachmurzonym niebie o kolejną, do F8. I przy bardzo ciężkich chmurach będzie to już 5-6, a przy wschodzie i zachodzie słońca F4. Bardzo prosty i zaskakująco skuteczny sposób, jeżeli nie chcemy za dużo na ten temat myśleć. Oczywiście te przysłony mogą trochę być nieoptymalne do sceny, którą fotografujemy, ale na pewno jest to coś, co pozwoli wam chociażby wziąć nawet aparat analogowy bez światłomierza i zrobić zdjęcia. No dobra, a co jeśli chcemy ustawić wartości po kolei? Paradoksalnie wcale nie mamy tutaj jakiejś ogromnej ilości parametrów do wyboru, chociaż faktycznie tych nastaw wydaje się, że jest bardzo dużo. Ale myśl przewodnia jest taka: chcemy wpuścić jak najwięcej światła, nadal osiągając cel naszego zdjęcia. Czyli po pierwsze, zastanówmy się, czy musimy zatrzymać coś szybkiego w ruchu, czy jedyne z czym walczymy to drżenie własnych rąk. Jeśli to są tylko nasze ręce, no to warto zacząć od ustawienia czasu, który jest odwrotnością dwukrotności naszej ogniskowej. Czyli na przykład jeżeli mamy 24 mm, no to dwukrotność to jest 50, a odwrotność to jest 1.5 sekundy. Jeśli fotografujemy ruch, no to tutaj warto zacząć od 1/1000 sekundy, chociaż przy małych zwierzętach te wartości mogą jeszcze się skrócić do 1 dwutysięcznej, a nawet 1 czterotysięcznej przy takich szybkich i zwinnych ptakach na przykład yy, zimorodku. Po drugie, czy zależy nam na rozmytym tle, czy chcemy mieć wszystko ostre? Do zdjęć, wszystko ma być ostre, na przykład do krajobrazów, po prostu najczęściej korzystamy z przysłony f8 albo nawet f11. Jeżeli zależy nam na rozmytym tle, no to wtedy otwieramy tą przysłonę jak najmocniej, w zależności od tego, jaki macie obiektyw, 1.2, 1.4, 1.8. Często warto to troszeczkę domknąć, na przykład z 1.2 na 1.4, tak żeby mieć nieco wyższą ostrość, no chyba, że macie te najnowsze obiektywy premium, tam właściwie te obiektywy są używalne od pełnego otworu. Jeśli chodzi o ISO, to warto zacząć od setki, ale właśnie przyjdzie moment prawdy. Obserwujemy wskazania światłomierza lub histogram, i jeżeli pokazuje nam on, że zdjęcie będzie zbyt ciemne, no to musimy to ISO podbić: albo wydłużyć czas naświetlenia, albo otworzyć bardziej przysłone. No i tutaj, jeżeli już mamy te parametry wyśrubowane, no to będzie to właśnie to ISO, które będziemy modyfikować. Zachęcam Was do obejrzenia filmu o histogramie, podlinkuję go na końcu, bo to Wam pomoże precyzyjniej właśnie dobrać parametry oświetlenia. Jeśli nie mamy szybkiego celu, no to zazwyczaj staramy się wydłużyć czas, tak? Zazwyczaj do odwrotności ogniskowej. Tutaj warto znać swój aparat, bo jeśli mamy stabilizację obrazu, to zazwyczaj da się fotografować do jednej dziesiątej części sekundy, aczkolwiek warto wykonać kilka zdjęć, no bo pojedyncze zdjęcia mogą być poruszone, ale kiedy mamy tą serię, no to na Nagle się okazuje, że zawsze któryś z tej serii zdjęcie będzie ostre. No ale tutaj trzeba po prostu nauczyć się i poznać swoje własne możliwości. Jeśli już nie możemy bardziej zmieniać czasu, no bo już jest za długi no i fotografowany obiekt będzie przez to poruszony na zdjęciu, to otwieramy przesłonę tak daleko, jak jesteśmy zadowoleni z głębi ostrości. Także cały czas obserwujemy światłomierz, patrzymy na histogram no i modyfikujemy parametry. No i tym ostatnim elementem, który zmieniamy, to jest ewentualnie ISO. Pamiętajcie, zależy nam na jak najwyższej jakości, jak najmniejszych szumach, ale nie chcemy tego robić kosztem poruszonego zdjęcia, no bo nawet jeśli to zdjęcie będzie zaszumione, no to zawsze coś jeszcze jesteśmy w stanie odszumić podczas obróbki. Natomiast poruszone zdjęcia, wbrew temu co dużo reklam pokazuje, wcale nie są takie łatwe do wyostrzenia. Tak, jak widzicie, metoda jest dość prosta, ale polecam też później przeglądać swoje zdjęcia i wyciągać wnioski. Na przykład, jaki jest odpowiedni czas naświetlania do fotografowanego przeze mnie motywu? Jak dobrze działa stabilizacja obiektywu z korpusem? Jak bardzo mogę sobie wydłużyć czas? Na co mogę sobie pozwolić, kiedy fotografuję właśnie z ręki, z, ze stabilizacją? Czy to są dziesiąte części sekundy, czy mogę zejść jeszcze dalej? Oczywiście dla każdego obiektywu to będą inne wartości. Jaka głębia ostrości jest dla mnie wystarczająca przy tego typu typu zdjęcia, które wykonuje. Jakie wartości ISO są dla mnie akceptowalne? No, i to moim zdaniem jest jeden z takich większych benefitów pracy manualnej, no bo nagle zaczynamy myśleć o tych ustawieniach, jesteśmy świadomi, jak sobie je ustawiliśmy i dzięki temu możemy się nauczyć, jakich wartości nie przekraczamy, gdzie to już jesteśmy na krawędzi naszych możliwości, bo jak korzystamy z automatu, to po prostu nawet nie zwracamy uwagi na to, czy tam była jedna tysięczna, czy tam była jedna setna sekundy, po prostu robimy zdjęcia i heja. Także moim zdaniem bardzo fajne w takim manualnym właśnie fotografowaniu jest ta. Wiedza i świadomość, którą zdobywamy. Ostatnia taka metoda, jeżeli chcecie ustawiać zdjęcia manualnie, na przykład robicie tą panoramę, to po prostu ustawcie sobie automat, zobaczcie jakie są parametry i przełącznie w tryb manualny zachowując te same ustawienia. No i to zazwyczaj w takich sytuacjach, gdzie na szybko chcemy zrobić serię zdjęć, zazwyczaj wystarcza i możemy spokojnie sobie w ten sposób. Ułatwić korzystanie z trybu manualnego bez specjalnie wnikania w szczegóły, także to jest coś, co też polecam, jeżeli potrzebujecie na szybko zrobić takim trybie zdjęcie. Nie chcecie mieć różnych zdjęć do panoramy w różnej ekspozycji. Także dajcie znać, kiedy wysięgacie po tryb manualny. Mam nadzieję, że z tym filmem będzie Wam łatwiej robić zdjęcia w tym trybie. Jeśli tak, no to zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania. Bardzo dziękuję wszystkim subskrybentom, którzy ostatnio dołączyli do kanału, także jestem pod wrażeniem, ile tutaj już osób udało się zebrać. Nie zapomnijcie też sprawdzić luminara nie, o, pamiętajcie o linkach i o tym kodzie rabatowym w opisie. Polecam wam też film o histogramie, bo będziecie mogli łatwiej ustawić parametry zdjęcia. A ja będę się już dzisiaj z wami żegnał. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym. W kolejnym odcinku. Cześć!